Witam kochani. Dzisiaj zrobimy taki malutki test, bo prosiła mnie jedna osoba, a że tak jak obiecałam, będę spełniał życzenia swoich widzów, tyle co będę mógł, więc ja Puma Code GPS pokazuję wam. A mianowicie powerbank firmy Adata w takim pudełeczku jest zapakowany elegancko, kosztuje od 80 do 100 zł, w zależności w internecie gdzie kupujecie. Tak to wygląda. Solidny taki klocuszek. Takim klocuszkiem można nawet użyć go jako obronnego, albo przed napaścią, przed kradzieżą, przed teściową, przed żoną w szale, także wielofunkcyjny. W komplecie nie ma żadnego kabelka, to akurat użyłem sobie, powiedzmy, swój taki, ale warto jakiś króciutki kabelek byłoby sobie znaleźć, no chyba, że dołączają w innych kompletach, ale w tym nie było. Powiem wam, jak to wygląda po 3 miesiącach, bo testowałem go 3 miesiące. Jeszcze chcę pokazać, on ma oczywiście wyświetlacz. Pokazuję tutaj poziom naładowania, na przykład teraz ma 92%. Ma też funkcję latarki. Taki gadżet tak dłużej się przytrzyma, zaczyna świecić, w nocy sobie można poświecić, zawsze jakiś dodatkowy gadżet. Przytrzymujemy dłużej, wyłączamy. A więc pojemność jego jest naprawdę okrutna. Do, jak jest naładowany całkowicie, jest w stanie naładować taki telefon z wyższej półki, no powiem wam, na pewno śmiało, no prawie 10 razy. Także taki klocuszek warto mieć w drodze, w podróży. Można naładować telefony no, dla dobrej ekipy, do 10 osób. A moc jego jest na tyle potężna, że jakby miał wejście do odpalania samochodu, to na pewno mógłby spokojnie przynajmniej 3-4 razy uruchomić każde auto. Więc w skrócie, nie przedłużając, po 3 miesiącach go testowałem. Bardzo wydajny, bardzo powoli spada jego zużycie energii. Ładuje urządzenia dość powoli, nie ma quick charge'a. Sam się ładuje jeszcze dłużej, jak się wyczerpie całkowicie, to naładowanie go z powrotem do 100%. Słuchajcie, to prawie całą noc trzeba ładować. Poziom ładowania innych urządzeń jest, tu piszą 2,1 A. Nie wiem, czy w rzeczywistości tyle jest, ale ładuje telefony, tablety i inne urządzenia tak jak zwykła ładowarka, bez żadnego dopału. No to byłoby na dzisiaj tyle. Dziękuję wam, proszę pisać, mówić, co mam testować, co mam sprawdzać. Pozdrawiam was wszystkich.